Moja sugestia dla ludzi, którzy szukają szans na powodzenie swoich projektów, to jest miejcie oczy otwarte na różne pozornie przypadkowe zdarzenia, sytuacje, spotkania, okna transferowe, które wam się otwierają, i wykorzystujcie je, zanim się zamkną. Bo czasami szansa trwa chwilę. To jest moment. Jedno spotkanie. Wyjdziesz z niego z jakimś ruchem, z jakąś aktywnością, z jakąś interakcją, albo ono się zatrzaśnie, już nigdy nie wróci. Mhm. Być może. Cześć, tu Greg Albrecht. W tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy zbudowali firmę od zera. Staram się zrozumieć, co działa w biznesie i dostarczyć ci wskazówek, inspiracji i energii do działania. Zaczynaj! Z wielką ekscytacją muszę powiedzieć, że dziś moim gościem jest Marcin Proko. To ja. Cześć, Marcin. To dam dla ułatwienia. Cześć, Grzegorz. Słuchaj, powiem Ci szczerze, tak. że jak myślałem o tym, że będziemy rozmawiać. To się bardzo zestresowałem. Przypomniałem się taka sytuacja, w której kiedyś, jak trenowałem bieganie, to się umówiłem z moim trenerem Marcinem Świercem, który jest mistrzem w biegach górskich na wspólne bieganie. No i weź tu, biegaj z gościem, który biega pięć razy szybciej od ciebie i pewnie sto razy więcej. No i miałem takie same odczucia w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy, czyli jak zadawać pytania komuś, kto żyje zadawania pytań. Myślę, że naturalna ciekawość jest odpowiedzią na Twoje pytanie. Znaczy, ja wychodzę z założenia, że każdy dobry wywiad to rozmowa, która podąża za rozmówcą, która nie jest efektem pytań odczytanych z kartki albo zadanych po jakimś bardzo. Poważnym, wcześniejszym przemyśleniu, bo wtedy ten wywiad tak naprawdę rozgrywa się w Twojej głowie, a nie jest chęcią spotkania z kimś, kto jest jakimś fenomenem chwili, fenomenem sytuacji, ktoś, kto przychodzi ze swoim chwilowym doświadczeniem, ze swoim chwilowym nastrojem, bo y, rozmowa y, ta, którą teraz robimy, byłaby pewnie inna, jakbyśmy zrobili ją jutro albo przedwczoraj. To, co dzisiaj padnie w tej rozmowie, być może będzie aktualne za tydzień, a może nie. Więc dlatego mówię o fenomenie chwili. No i w tym fenomenie chwili trzeba się odnaleźć. I to jest mój sposób na, na rozmawianie z moimi gośćmi. Więc jeśli mogę coś polecić, to właśnie taki sposób. No, powiem ci, że tak zupełnie nieświadomie taki właśnie model rozmawiania stosuję od początku jako naturszczyk, bo rzeczywiście interesuje mnie to, co moi rozmówcy mają do powiedzenia. Ehm, czy ty czujesz się przedsiębiorcą? W pewnym sensie tak. Czuję się raczej, jeśli miałbym się czymś jeszcze bardziej niż przedsiębiorcą poczuć, to się czuję bardziej osobą, która lubi przeżywać przygody, ale też przygody z przedsiębiorczością. Bycie przedsiębiorczym oznacza dla mnie podejmowanie ryzyka, uczenie się rzeczy, których nie umiem, oswajanie się z ewentualną porażką, która się z tym wiąże. Wyciąganie z niej wniosków i tak dalej. Więc myślę, że takie punkty styczne z przedsiębiorcami, rozumianymi jako goście, którzy robią biznes, e, zasadzają się na takich właśnie punktach. No ale ty też robisz jakiś biznes. Tak, ale to nie jest nigdy e, mój główny cel. Nie jestem osobą, która fetyszyzuje robienie biznesu e, dla samego robienia biznesu. Ten świat nigdy mnie nie podniecał jako przestrzeń realizacji tylko jako pole, które mogę obsiać po swojemu i zebrać z niego owoce, czyli jako taka trampolina do robienia rzeczy, które mnie interesują. Natomiast samo akademickie robienie biznesu, rozumiane jako sztuka robienia pieniędzy przy okazji naprawiania świata, sprawiania, żeby był to odrobinę lepszym miejscem, bo też biznes, biznes odpowiedzialny powinien się w ten sposób zachowywać. Budowanie przedsiębiorstwa, e, budowanie wartości dodanej to są wszystko rzeczy dla mnie drugorzędne. One się dzieją przy okazji, ale, ale to nie jest mój główny cel działalności jako przedsiębiorcy. Mhm. A jaki jest twój główny cel jako przedsiębiorcy? Fan, radość z tego, co robię. E, poczucie, że e, to mnie ekscytuje na takim bardzo podstawowym, e, wręcz dziecięcym poziomie. Dziecka, które siada. Przed kubełkiem z klockami i może z nich ułożyć co chce. A może też nie układać czegoś, czego nie chce. Więc dla mnie zabawa w biznes jest zawsze, musi być podszyta radością. Pamiętam, że kiedyś spore wrażenie zrobił na mnie. Kierowca autobusu, niejaki Robert Hilmończyk, facet, który jeździł po Warszawie komunikacją miejską, i ten autobus prowadził trochę tak jak DJ prowadzi imprezę, czyli mówił do ludzi, wchodził z nimi w interakcje, kojarzył ze sobą pary, rzucał żarty doszło do tego, że ludzie chcieli z nimi jeździć nie dlatego, że mieli do przejechania odległość z punktu A do punktu B, tylko dlatego, że po prostu fajnie im się jeździło, więc wsiadali do autobusu, nawet jeśli nie było nie po drodze. I pomyślałem wtedy, że sama radość z tego, co się robi, jest wystarczającym powodem, żeby to robić. A jeśli przy okazji pojawiają się jakieś wyniki, efekty, pieniądze i tak dalej, to super. Natomiast szanuję też tych, którzy robią coś dlatego, że lubią, a nie dlatego, że chcą dołączyć do setki najbogatszych Polaków. Mhm. Wszyscy znają Cię pewnie przede wszystkim z tego, że jesteś osobowością telewizyjną. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle brzmi, natomiast. No, tak, neutralnie. Tak, tak mi się wydaje, tak, że, że Ty jesteś osobowością telewizyjną. W jakim momencie, kiedy stawałeś się tą osobowością telewizyjną, pomyślałeś, że mógłbyś robić coś poza tym, co robi typowo osobowość telewizyjna, czyli no, jest w takiej sytuacji jak my teraz, czyli mówi do mikrofonu w obecności kamery i innych ludzi? E, odpowiem Ci trochę pokrętnie e, i dojdę do puenty e, drogą, która nie będzie najbardziej wprost. To znaczy, e, osobowością telewizyjną nie stajesz się dlatego, że mówisz do mikrofonu, tylko mówisz do mikrofonu dlatego, że masz coś do tego mikrofonu do powiedzenia. A żeby mieć coś do powiedzenia, to musisz najpierw coś przeżyć, coś zrozumieć, coś zrobić. Więc. E, Gadająca głowa, która ma dostęp do mediów jeszcze nie jest osobowością telewizyjną. Jeśli mnie za takową uznajesz, to dziękuję Ci za bycie tak łaskawym. Miło mi traktuję to jako komplement, i mam wrażenie, że jeśli zasługuję na takie miano, to nie dlatego, że jestem znany z tego, że jestem znany, tylko jestem znany z tego, że robię różne rzeczy. Tak bym chciał o sobie myśleć. Bardzo dużo pracuję, realizuję równolegle dużo projektów i wykorzystuję też swoją trampolinę w postaci popularności czy rozpoznawalności do tego, żeby robić rzeczy, które, które lubię, które chcę robić, które mnie interesują takie jak na przykład prowadzenie agencji mówców, albo takie jak wyjazd do Stanów Zjednoczonych, gdzie razem z bratem zrobiliśmy dokument. Który byłby pewnie niemożliwy, gdyby nie to, że jestem znany z telewizji, bo nikt by mi prawdopodobnie nie zaufał, nie dając mi takich możliwości, jakie dostałem. Czyli carte blanche, jedź, zrób, a my to weźmiemy, niezależnie od tego, co nagrasz. Więc wracając do Twojego pytania, dla mnie sama popularność, samo nacieranie się tym, że jestem panem z telewizji, że ktoś mnie rozpoznaje na ulicy jest jałowe i idiotyczne. I gdybym tylko miał tę popularność, to byłoby to bardzo niewystarczające, żebym się czuł usatysfakcjonowany. Dla mnie przedmiotem satysfakcji są projekty, pomysły, które mogę realizować dzięki tej popularności. Wspomniałeś o tym byciu rozpoznawalnym na ulicy. Miałem okazję rozmawiać też z kimś bardzo rozpoznawalnym w Stanach w trakcie mojego ostatniego pobytu, i on powiedział tak, że jakby gdyby mógł, w przypadku on jest autorem książek, więc w zasadzie mógłby być nie rozpoznawalny. Powiedział, że idealna sytuacja to, gdzie wszyscy znają Twoje imię, ale nikt nie zna Twojej twarzy. Jak to brzmi dla Ciebie? mi całkiem sensownie, aczkolwiek byłoby z mojej strony jakimś kabotyństwem, i, i, i nieszczerością, i daleko posuniętą kokieterią, gdybym powiedział, że ta popularność nie robi na mnie żadnego wrażenia, bo robi. Fajnie jest poczuć czyjąś sympatię bezinteresowną być może. Tylko dlatego, że ktoś cię kojarzy z telewizora i że jada z tobą śniadanie codziennie, na przykład od paru lat. Spotykam takich ludzi, którzy podchodzą do mnie i mówią cześć, niemalże rzucają mi się na szyję i widząc moje zdziwienie, wycofują się na moment, mówiąc: A przepraszam, zapomniałem, że my się nie znamy, że ja pana znam, a pan mnie nie, no ale to dziwne, bo w sumie codziennie jesteśmy razem w jednym pokoju. Więc media pozwalają ten dystans skrócić z, z ludźmi nieznajomymi, z obcymi, co też wpływa na możliwość robienia różnych rzeczy, robienia różnych, nazwijmy to, biznesów, bo łatwiej jest mi zyskać czyjeś zaufanie, przychylność, zainteresowanie, kiedy ktoś po prostu mnie kojarzy, mhm. ale ma to też swoją cenę. Chociażby taką, żeby poczuć się inkognito, spędzić wakacje w wyciągniętych gaciach, grzebiąc sobie w intymnych miejscach i nie biejąc włosów przez wiele dni, co uwielbiam robić, kiedy jestem na wakacjach, ponieważ na co dzień e, przez 4 godziny układam moją legendarną, perfekcyjną fryzurę. W związku z tym, jak już mam wakacje, to staram się jej nie dotykać, żeby rosła sama jak dziki bluszcz. E, to, żeby przeżyć takie możliwości, muszę wyjechać gdzieś, gdzieś dalej, bo, bo, bo jednak nad Polskim Morzem. Osoby różne chcą się integrować, a ja na wakacjach muszę trochę od ludzi odpocząć muszę po prostu naładować baterię. Mhm. Jak wpływa to ta Twoja popularność na Twoje życie osobiste? Wiesz, to chyba wpływa w minimalnym stopniu dlatego, że postawiłem parę lat temu taką dość wyraźną granicę pomiędzy tym, jak się komunikuję z ludźmi, nazwijmy to służbowo przez media. A tym, co się dzieje w moim życiu prywatnym, bo uznałem, że nadmierne eksponowanie się przynosi same straty i żadnej korzyści. Miałem kiedyś taki okres z 10-15 lat temu, kiedy bycie na okładce kolorowego magazynu wespół z moją żoną i dzieckiem było dla mnie jakąś formą nobilitacji. To znaczy, o, fajnie, cieszę się, że ktoś mnie zauważył, ktoś zechciał mnie zaprosić na tę okładkę, czuję się przez to wyróżniony i z poczucia obowiązku, że zostałem wyróżniony, zgadzam się na to, żeby ktoś wtargnął z aparatem do, do mojego domu, może nie dosłownie, ale żeby, żeby grzebał w moim życiu e, i zauważyłem, że to zupełnie nie służy e, niczemu, co uznaję za dobre i wartościowe. Wymydlam się tylko z rzeczy intymnych, tracę swoją prywatność, opowiadam o rzeczach, które powinny pozostać za zamkniętymi drzwiami, a świat dziobie to trochę jak sem, dziobie padlinę, czyli wybiera co smaczniejsze kąski, żywi się nimi, Robi z przypadkowych wypowiedzi wyimki, które nabierają zupełnie nowego kontekstu, znaczenia, które często są używane przeciwko mnie. Moja żona też, która robi swoje rzeczy, która prowadzi swoje życie zawodowe, ma z tego tytułu bardziej kłopoty niż, niż korzyści, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym stwierdziłem, że nie muszę tego robić, więc nie chcę tego robić. Więc jak się odetnie, bardzo wyraziście i konsekwentnie mediom kolorowym dostęp do siebie to one, mam wrażenie, są w stanie to uszanować. Albo inaczej. Są trochę jak złodziej, który chodzi po domach i łapie za klamki, próbując wejść do różnych mieszkań i wejdzie tam, gdzie będzie otwarte. Nie będzie na siłę próbował forsować drzwi, które są szczelnie zamknięte. No, chyba, że chodzi o jakąś ekstremalną sytuację, typu odpukać, nie wiem, przejadę zakonnicę na pasach, która będzie w ciąży z prezydentem, załóżmy, no to wiadomo, jeszcze znajdą przy nim marihuanę i jeszcze okaże się, że nie płaciłem podatków, no to wtedy raczej już się do mnie dobiorą. Ale tak na siłę nie sądzę, żeby chcieli grzebać pod moim dywanem, bo tam też nic ciekawego nie ma. Mm. Jest jak długo mówię. No, że chyba, to, to jest chyba naturalne. Ja nie wiem, napiłem się tutaj tej kawy i zaczynam wariować, więc teraz zadaj mi pytanie, ja odpowiem krótko. Czy cieszysz się, że zaprosiłem cię do tej rozmowy? Tak. Wiedziałem. O, to było tak jednak krót krótkie pytanie odpowiedź. Wiedziałem, że to szybko. Um, wracając do tego wątku przedsiębiorczego i, i dokładania nowych rzeczy. No bo w jakimś okresie swojego życia i kariery po prostu byłeś osobowością telewizyjną po prostu. Po prostu no, zaczynałeś jako dziennikarz, zaczynałeś jako jako osoba, która po prostu e, charakteryzuje się ponad przeciętną elokwencją i ma coś do powiedzenia. I robiłeś tę jedną rzecz do jakiegoś momentu. Kiedy poczułeś, że jest przestrzeń na to, żeby robić inne rzeczy? Hmm, wiesz co, chyba bym się z tą tezą nie do końca zgodził. Zawsze mam wrażenie, że robiłem dużo rzeczy, może nie wszystkie były jakoś tam widoczne medialnie i też nie zależało mi na tym, żeby byłem widocznie medialnie. Coś spadło? Czy to duch babuni się aktywni aktywnił? Słyszeliście ten dźwięk? myślę, tak. że to może być duch Stevea Jobsa, który nas nawiedził, przysiadł się i słucha naszej rozmowy. Możliwe. I słusznie. I tak. wcielił się w ciebie jeszcze Powinien. do tego. <grym> <grym> jeszcze raz zwracając do twojego pytania, zawsze robiłem różne rzeczy, ale nie wszystkie były chwalebne. Był taki moment na początku mojej kariery, kiedy mi się wydawało medialnej, że złapałem boga mediów za nogi i że nie uda mi się utrzymać wisząc na tych jego stopach zbyt długo, że siłą rzeczy zgodnie z hasłem, że każdy ma swoje 5 minut, ja również przeżywam swoje 5 minut w związku z tym, muszę je szybko wykorzystać i wycisnąć. W tamtym okresie brałem różne zlecenia, których dzisiaj nie dotykam, jakieś występy w centrach handlowych w postaci konferencjera, jakieś podejrzane autory. W imię tego, że po prostu chciałem szybko zbudować swoją niezależność finansową. Zawsze wychodziłem z założenia, że żeby sobie pozwolić na bycie wolnym zawodowo, na wybieranie projektów, które chcesz realizować, a nie musisz realizować. No, musisz mieć jakąś bazę kapitału. Jednym na przykład, tak jak garemu Wajnerczukowi, tata podarował winnicę wartą milion dolców, czy ile tam, a mnie nikt nic nie podarował. W związku z tym no miałem bazę zerową. Musiałem sobie tę swoją niezależność wykuć w skalę rzeczywistości no i wykuwałem tak, jak potrafiłem, tymi narzędziami, które miałem. Kiedy już się trochę uniezależniłem, zacząłem się przesuwać na trochę inne pozycje, czyli robienie niekoniecznie rzeczy tylko dla pieniędzy, ale rzeczy przede wszystkim dla swojej satysfakcji. I taką pierwszą bardzo satysfakcjonującą przygodą poza telewizyjną było wspólne z Szymonem Hołownią napisane, napisanie książki. E, czy raczej nagranie książki, bo to była rozmowa dwóch facetów, którzy mają różne poglądy na temat rzeczywistości, Boga, religii, no wszystkich wartości, nazwijmy to, wiele nas e, różniło w tamtym czasie, postanowiliśmy e, to napięcie wykorzystać, żeby o tym opowiedzieć e, jakimś tam odbiorcom, i okazało się, że e, po pierwsze. Potrafię zrobić coś z niczego, że potrafię usiąść przed pustą kartką i sprawić, żeby ona zamieniła się w fizycznie, namacalne dzieło w postaci książki. A po drugie, że ktoś chce to czytać i ktoś chce to kupić. Pamiętam, że jak się okazało, że ta książka sprzedała się w ilości nie wiem, 160 czy 170 tysięcy egzemplarzy, no to miałem takie poczucie wow. Wreszcie. Robię coś, co ma jakąś gęstość, coś, co y, ma szansę trafić szeroko, nie tylko dlatego, że ileś ludzi w Polsce ma włączone telewizory. Y -hmm. I też coś, co jest w stanie przeżyć ciebie. No, to bardzo optymistyczne założenie, że ktoś może będzie chciał po to sięgnąć po, po, po tym, jak już walne DEDA i się wyloguje z tego systemu, ale no non no bardziej y, trwałym. Nośnikiem naszego pobytu na tej ziemi jest mimo wszystko książka, niż program telewizyjny, który ulatuje w momencie, kiedy się kończy. Więc też jest inna odpowiedzialność za słowo pisane, a inna za słowo mówione. Ten projekt zakończył się powodzeniem. Mhm. A czy masz na koncie jakiś projekt, który zakończył się klapą? Jeżeli tak, to co możesz powiedzieć o tym? Tak, mam mnóstwo projektów, które zakończyły się klapą, i właściwie zacząłem od projektów, które kończyły się klapą pracując w mediach, ponieważ pierwsze moje programy telewizyjne na samym początku były mocno nieudane i właściwie powinny mnie zniechęcić do tego, żeby zajmować się mediami, bo jeśli pierwszy, drugi, trzeci raz coś ci się nie udaje, no to wydaje ci się, Rzeczywistość wysyłać jasny sygnał, to nie jest Twoje miejsce. Nie powinieneś się w ogóle za to brać. Uciekaj jak najdalej, schowaj się do swojej myśli i dziury. Wstydź się tego, że, że nie potrafisz. Natomiast ja miałem w sobie ten upór człowieka, który próbuje rozmontować radio albo jakiś inny skomplikowany mechanizm i mu się to nie udaje, bo za każdym razem zostaje mu parę śrubek i nie wiadomo, gdzie je podłączyć, do czego je wkręcić. Ale rozkręca i skręca tak długo, aż w końcu nie zostanie mu żadna. Czyli mówiąc krótko, zawsze miałem osobowość gościa, który tak długo przygląda się jakiemuś procesowi, żeby go rozebrać na małe części i zrozumieć, żeby wiedzieć, dlaczego coś, co powinno zadziałać, nie zadziałało. No, można to nie wiem, nazwać analitycznością, czy jakkolwiek inaczej. Natomiast wtedy uratowało mnie to przed rejteradą z telewizji, bo mój pierwszy program. Na dużej antenie, od razu w telewizji publicznej, w prime time, w piątek wieczorem, kiedy miałem tam lat 21 czy 22, nazywający się Prokop Panny, miał oglądalność na poziomie błędu statystycznego i y, widzowie go masowo nie pokochali. Był to też pierwszy program na antenie telewizji polskiej od bardzo dawna, który został zdjęty, anteny po, zdjęty z anteny po paru odcinkach, nawet nie dokończono sezonu, co było już takim bardzo jasnym sygnałem to jest bardzo złe. No i druga moja cecha, która mnie wtedy uratowała, to było niewyłączne poszukiwanie winy w sobie, bo często jeśli komuś coś się nie udaje, jeśli ponosisz porażkę, nasz wewnętrzny Daimonion, nasz wewnętrzny krytyk mówi nam: To twoja wina. Nie zawsze tak jest. Czasami jest to splot różnych okoliczności i trzeba bardzo jasno sformułować, co było moją odpowiedzialnością, za co byłem odpowiedzialny, gdzie dałem dupy, a co było okolicznościami, które sprawiły, że coś mi się nie powiodło. Mm -hmm. a, a co poza Twoim dążeniem do samodoskonalenia i jakby tej konsekwencji w, w znajdowaniu tych słabych punktów w tym radiu rozebranym, e, sprawiło, że pomimo to, że ten projekt nie, nie wypalił, miałeś kolejną, kolejną, kolejną szansę? W jaki sposób przekonać ludzi do tego, żeby dali ci drugą, drugą szansę? To jest suma paru czynników, z których na pewno niebagatelnym jest szczęście, które często bywa w różnych narracjach ludzi odnoszących sukces pomijane. Tak, jakby się ludzie tego szczęścia wstydzili, że coś z zewnątrz im pomogło w ich własnym sukcesie. Zwykle, kiedy się słucha takich e, opowieści ludzi, którzy e, odnieśli sukces, to słychać tam o ciężkiej pracy, o determinacji, o tym, o tamtym, o sramtym, to wszystko bzdury. A oczywiście to są ważne, e, ważne elementy, bo bez e, egzekucji planu, bez egzekucji pomysłu się niczego nie zrobi. Natomiast szczęście jest cholernie ważnym elementem tego całego procesu. Bo na przykład, gdybym e, nie wysłał listu do magazynu Machina jako czytelnik, w którym to liście poważyłem się skrytykować artykuł poważnego dziennikarza muzycznego na temat, tak się składało, jednego z moich ulubionych zespołów i gdyby ten dziennikarz tego listu nie przeczytał i gdyby nie zareagował na niego, bo akurat miał trochę wolnego czasu i się nudził, postanowił do mnie zadzwonić i zrugać mnie za to, jak to ja śmiem podważać jego kompetencje, gdybym mu nie powiedział wtedy, słuchaj, no daj mi szansę, to napiszę lepszy tekst, E, tylko wpuść mnie na łamy, gdybym nie był tak arogancki, gdyby on się na to nie zgodził i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to pewnie nie byłbym tutaj. E, więc moja e, sugestia, bo nie śmiem być żadnym mentorem ani coachem dla nikogo, każdy ma swoją własną ścieżkę i swojego własnego wewnętrznego trenera, moja sugestia do ludzi, którzy Szukają szans na powodzenie swoich projektów, to jest miejcie oczy otwarte na różne pozornie przypadkowe zdarzenia, sytuacje, spotkania, okna transferowe, które wam się otwierają i wykorzystujcie je, zanim się zamkną. Bo czasami szansa trwa chwilę, to jest moment, jedno spotkanie, wyjdziesz z niego z jakimś ruchem, z jakąś aktywnością, z jakąś interakcją. Albo ono się zatrzaśnie, i już nigdy nie wróci, być może. No to okno transferowe też zdarzyło się i w moim życiu, i to w projekcie, który nas łączy. Dlatego, że pamiętam, jak napisałeś na Facebooku e, kiedyś, że otwierasz Power Speech, agencję mówców, i ja wtedy pomyślałem, napiszę do ciebie, tak? Ani nie byłem wtedy żadnym e, wielkim mówcą, nadal nie uważam, że jestem wielkim mówcą, na pewno nabrałem w tym trochę doświadczenia, ale czułem, że mam coś do powiedzenia. Czułem, że mogę podjąć taką próbę i, i skorzystałem z tej okazji i złożyłem Ci tę propozycję. Pamiętasz? Tak, wtedy? tak. tak. I, I to nie było dla mnie wcale oczywiste, nie było też dla mnie łatwe i miałem pewne wątpliwości, e, czy ja jakby spełniam kryteria tego, no ale pomyślałem, spróbuję. I to było dla mnie takie okienko transferowe, które gdzieś nas e, połączyło ponownie i które było pewnego rodzaju teleportacją dla mnie do też nowych obszarów mojej kariery zawodowej w roli mówcy, e, właśnie w projekcie. Power speech. Także to, to, to dokładnie był ten moment, taki moment, w którym możesz podjąć szansę i skorzystać z niej. I okej, okay, czasem te momenty, one po prostu się wypalają i nic z tego nie wychodzi, ale czasem jeden na ileś daje ci szansę, która wnosi cię na kolejny krok, na kolejny stopień w karierze zawodowej czy, czy w życiu. I, I dla mnie tym momentem był właśnie power speech. Więc e, powiedz o power speech. To e, znowu. E... Historia, która opowiada jakąś um, większą prawdę na temat um, mojego podejścia do biznesu, do robienia różnych projektów, chociaż to słowo jest tak wyśmiechane, że za każdym razem, kiedy mam powiedzieć słowo projekt, to się aż tak gryze więcej. Płacili <gry> każdy, kto ma laptopa i konto mailowe, i kto siedzi w modnej knajpie, robi projekty. E, no ale nie będę się wyzłośliwiał. E, to podejście jest e, takie, że staram się podążać nawet za najbardziej szalonymi pomysłami, żeby spróbować czy ich realizacja jest możliwa, a jeśli nie jest to dlaczego. Czyli mówiąc krótko, rzadko zdarza mi się porzucać pomysł, który wydaje mi się atrakcyjny, bez podjęcia jakiejś próby wcielenia go w życie. W przeciwieństwie być może do osób, które mają nadprodukcję dobrych pomysłów. Znam osoby, które mają naprawdę wizjonerskie plany, tylko kuleją u nich egzekucja. Bo albo się szybko zniechęcają, albo pierwsza przeszkoda sprawia, że się z tego, że z tego pomysłu rezygnują. Albo są jeszcze inne okoliczności, które bardzo szybko ich osłabiają. Ja mam tak, że próbuję aż się uda najczęściej. Nie to, żebym się teraz stawiał w roli jakiegoś wyjątkowego kreatora. Ja rozumiem, i, że masz po prostu swój styl, Mam tak? swój drive, tak. Ja. Mhm. No i te pomysły najczęściej przeze mnie realizowane pojawiają się w głowie w momentach, które wydają się wysoce niepoważne i niesprzyjające. Takim serioznym realizacjom. Bo najczęściej to są albo wizyty w saunie, albo kac po piciu następnego dnia, albo poranek w namiocie po przejściu z plecakiem 40 km dnia poprzedniego. Czyli momenty, jak, jak zauważyłem, w których wspólnym mianownikiem jest przewietrzenie głowy. Jest sprawienie, użyję takiej metafory, że te kropki, które już masz w głowie, dzięki jakimś okolicznościom zaczynają ci się łączyć w inny sposób. Kropek ci może nie przybywa, ale rysują ci się inne wzory. I pomyślałem sobie w ramach takiego właśnie łączenia kropek w nowy wzór, że znam mnóstwo ludzi, mam wokół siebie mnóstwo ludzi, którzy mają światu do przekazania... E, Sporo ciekawego doświadczenia. Mają do przekazania mnóstwo narzędzi z różnych dziedzin życia, zarządzania nie tylko biznesami, ale też ryzykiem w takich okolicznościach jak, na przykład, wspinaczka górska, czy rajdy samochodowe, czy zarządzanie plutonem wojskowym, czy czymkolwiek, które mogą przekuć na narzędzia użyteczne dla ludzi uprawiających inne zawody. Czyli mówiąc krótko, może przyjść kierowca rajdowy i opowiedzieć. Chirurgom o tym, jak on podchodzi do ryzyka, jak nim zarządza, i będzie im to bliskie, bo oni też w swoim życiu mierzą się z ryzykiem, tylko na trochę innym polu. I kiedy te kropki mi się spieły, w całość stwierdziłem, że dobrze byłoby po pierwsze, stworzyć grupę takich ludzi wokół siebie, nazwijmy to agencją, a następnie przekonać rynek, że warto jest zainwestować na różnych zamkniętych konferencjach, kongresach, eventach, spędach w coś innego niż. Po raz setny ten sam kabaret, po raz setny ten sam hałturniczy zespół, który gra te same przeboje, które już wszyscy słyszeli i którym już dawno żygają, żeby pojawił się ktoś, kto wniesie jakąś wartość merytoryczną, a oprócz tego element rozrywkowy też, bo moim za założeniem budując tę firmę razem z moim bratem było danie ludziom nie tylko wkładu merytorycznego na nudnej konferencji, ale też. Opakowanie tego w atrakcyjny sposób, żeby to była anegdota, żeby to było osobiste doświadczenie, żeby to był case z życia, z pracy, a nie słupki, wykresy, nudne zdania wyczytane w nudnych książkach. Mhm. I jak to znajdujesz dzisiaj? Jak to źle? Jak, 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 <laughs> jak, jak ten eksperyment zażarł? Początki nie były łatwe, i tu znowu mój upór spowodował, że że z tego z bratem nie zrezygnowaliśmy, bo na początku przez pierwsze kilka miesięcy walczyliśmy z rynkiem, można powiedzieć. Walka polegała na tym, że nikt do końca nie rozumiał, co my właściwie sprzedajemy, z czym my przychodzimy, co jest w tych naszych prezentacjach. Ludzie pytali, ale czy to jest taki jakby stand-up, czy to taki trochę jakby kabaret, czy co ten człowiek właściwie robi? Więc nauczenie rynku, na czym polega ta nasza formuła, zdefiniowanie tego, a następnie pokazanie im, że to może być fajne, że to może być dla nich wartościowe, zajęło nam no, dobre pół roku. I przez te pół roku sprzedawaliśmy jednego mówcę w miesiącu, dwóch, trzech. No, trzech, trzech to już był sukces. To już przybijaliśmy piątki, już myśleliśmy o leasingach na służbowe auta. No, bo wiadomo, powodzi nam się. No a w zeszłym roku, powiedzmy rachunkowym, czyli od momentu, kiedy dzisiaj rozmawiamy, wstecz 12 miesięcy, to myślę, że z 200 wykładów już sprzedaliśmy. I ta liczba ciągle rośnie. Mówców też w agencji przybywa. Co więcej, zgłaszają się do nas osoby z różnych półek. O zaskakująco nośnych nazwiskach, które same chcą się przyłączyć do tej organizacji. Również dlatego, że mój brat, który tym operacyjnie kręci, zarządza i, i on na co dzień za jest to odpowiedzialny, jest, jest bardzo dobrym menedżerem i ma bardzo dobre relacje z rynkiem. Jest człowiekiem sumiennym, rzetelnym, poukładanym, przy okazji komunikatywnym. Co zaskakujące, na tym rynku jest to pewien wyjątek, bo ja sam mam e okoliczność od wielu lat pracować z różnymi agencjami, z różnymi accountami, z różnymi firmami i powiem Ci, że te cechy, które wydawałyby się w pracy z ludźmi takie bazowe, defaultowe, wcale takimi nie są. To, że ktoś odbierze od Ciebie telefon, konkretnie odpowie na niego, ktoś dotrzyma zobowiązania, dostarczy, to traktowane jest jak coś wyjątkowego, a pow powinno być to normą. Zgodzisz się? Jak najbardziej, jak najbardziej. No, mam podobne doświadczenia, jak i ty z Sebastianem, który, który jest dla mnie. Pewnie to ogląda teraz, osobą, więc pozdrawiamy to go. Wielkie pozdro. Pytałem go, jakie mam ci pytanie zadać. Powiedział, że mam zapytać, czy jest fajnym bratem, więc <laughs> więc właśnie odpowiedziałeś na to pytanie bez zadawania. <laughs> jest fajnym bratem. No oprócz tego, że jest bratem, to też jesteśmy zaprzyjaźnieni. Lubimy spędzać ze sobą czas w sposób niewymuszony. Czasami niestety um, obserwuję to wokół siebie. Trafne jest powiedzenie, że na zdjęciach najlepiej wychodzi się z rodziną, a my lubimy być na tych zdjęciach razem. Zresztą jeździmy razem na zdjęcia do Stanów mm -hmm. e, w ramach męskiej przygody. i Właśnie, was Sebastianem łączy i, i ta zażyłość taka osobista, co nie jest e, e, też pewnikiem w relacjach braterskich, ale też e, współpracujecie razem biznesowo. Czy, czy współpraca biznesowa w rodzinie e, to dobry pomysł? To zależy, powiedziałby mędrzec w tej sytuacji od wielu czynników. U mnie się sprawdza z kilku powodów. Po pierwsze mamy do siebie zaufanie, więc nie musimy naszej współpracy dekretować dziesiątkami umów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i tak dalej. Jesteśmy dogadani na gębę od lat na różne rozliczenia między nami i podział obowiązków i z tego powodu nigdy nie było żadnych zgrzytów albo, albo niedomówień. Każdy z nas wie, czego ma pilnować, i każdy z nas ma poczucie grania w jednej drużynie. Po drugie, mój brat ym, jest osobą, szalenie drobiazgową, co czasami mu życie utrudnia, kiedy na przykład kupuje używany samochód i słyszy w nim dziwne dźwięki, których ja nie słyszę, ale u niego powodują one obsesję, chęci wyeliminowania tychże dźwięków, więc jest w stanie rozebrać samochód na części po to, żeby popsikać sprejem silikonowym jedną śrubkę, <laughs> która i tak dalej mu skrzypi, ale jemu się wydaje, że już mniej, to ta drobiazgowość, która go definiuje, świetnie się sprawdza w roli, którą wykonuje, bo bardzo Pieczołowicie pilnuje terminów, zobowiązań, zapisów w umowie, jest do bólu, nawet na granicy bycia męczącym, skuteczny w egzekwowaniu pewnych zapisów czy punktów w naszych kontraktach ze światem zewnętrznym. I mam wrażenie, że rynek to szanuje, że z jednej strony jest dla nich dość trudnym partnerem, bo wymaga wielu rzeczy, nie tylko w moim imieniu, bo zajmuje się też paroma innymi osobami ale jest partnerem, któremu można zaufać i na którego można liczyć, więc yy, taka trudna miłość z rynkiem go łączy, bo rynek rzeczywiście go łyknął, mówię o agencjach, o, o firmach, które nas, z nami współpracują yy, i myślę, że chcą z nami współpracować również ze względu na niego, bo ten mhm. Sebek to taki dobry chłopak. No sebek dobry chłopak, a czy... Yy... Jakby, jak, czy Marcin i Sebek ustalili sobie kiedyś jakieś zasady, co jeśli to nie pójdzie? Czy w ogóle rozmawialiście o tym? Czy uznaliście, że jakby wasza więź jest na tyle silna, że nie ma co o czym gadać? E, jakby się nam biznesowo nie udało, to nadal bylibyśmy braćmi. Nadal pożyczałbym mu pieniądze i pozwalał mu czasami nocować w swoim domu. Natomiast e, nie, e, nie sądzę, żeby. E... Żeby to był element jaki, jakkolwiek brany przez nas pod uwagę w ramach tego, co razem robimy. Znaczy, nie to, że nie dopuszczamy porażki, bo mogłoby nam się zdarzyć, ale ona by na nas nie wpłynęła w żaden destrukcyjny sposób, myślę. Znaczy, myślę, że raczej dałaby nam siłę do tego, żebyśmy razem się z nią zmierzyli, bo rzeczywiście we dwóch jesteśmy, mam wrażenie, czymś więcej niż sumą pojedynczych części. Jak mhm. każdy dobry zespół. I, to, i ta świadomość. Sprawiła, że zdecydowaliście się wspólnie pojechać do Stanów Zjednoczonych już dwukrotnie. Ponieważ yy, yy, mamy z Sebastianem taką, powiedziałbym, paratelepatyczną relację, to znaczy dużo yy, nawzajem yy, czujemy, nie musząc tego głośno wypowiadać, to lubimy ze sobą spędzać czas, bo. Nie musimy non-stop się sobą zajmować, nie musimy non-stop e, zabijać kłopotliwego milczenia, jakąś małą konwersacją. E, możemy czuć się ze sobą swobodnie, tak jakbyśmy byli sami, a jednocześnie nie jesteśmy sami. To jest fajny walor tej relacji, bo i ja, i on jesteśmy trochę samotnikami z natury i lubimy schować się trochę w swoim świecie. I najczęściej świat zewnętrzny ci w tym nie pomaga, bo jak siedzisz sam. I się do nikogo nie odzywasz, czytasz książkę, robisz coś sobie w komputerze, wpadasz w swój taki paraautyzm, to nagle świat zewnętrzny zaczyna cię szturchać patykiem, pytając: A czy z tobą wszystko w porządku, a dlaczego jesteś smutny? A może pogadajmy o czymś? Między nami tego nie ma. Każdy z nas daje sobie prawo do bycia osobnym, jednocześnie będąc razem. A po drugie, no jako osoby razem wychowane w specyficznej dość rodzinie i w specyficznych uwarunkowaniach mamy też swój taki metaświat, swój własny kod porozumiewania się, swoje własne unikalne doświadczenia, więc lubimy być ze sobą. A przy okazji Sebastian też ma to do siebie, że szybko się uczy nowych rzeczy, chce się uczyć nowych rzeczy, więc jak padło wyzwanie, słuchaj, jedziemy do Stanów, będziesz operatorem, to nie padło z drugiej strony hasło, ale ja nigdy nie miałem kamery w ręku, tylko padło hasło. Nigdy nie miałem kamery w ręku, ale to fajne wyzwanie, nauczę się tego. Jest to dla mnie szansa, żeby poznać coś nowego. Najwyżej się sparzę, najwyżej za pierwszym razem nie wyjdzie. Ale co, robimy? I to jest fajne. Jak w praktyce oceniasz doświadczenia właśnie z nagrania pierwszego sezonu, start tego pierwszego sezonu? Dla mnie jest to bardzo interesujące, ale jestem nieobiektywny. Po pierwsze, dlatego, że was znam, po drugie, dlatego, że uwielbiam jeździć do Stanów, i też, że motoryzacja nie jest mi obca, więc to, że się przemieszczacie tam Mustangiem, no, także rzutuje na klimat tego programu. A jak Wasze doświadczenia? Czego się z tego nauczyłeś? Po pierwsze, podobnie jak z pierwszą książką. Gdzie miałem to poczucie sprawczości, że wymyślam projekt, rysuję go sobie w głowie, a potem on się materializuje, i to jest poczucie dużej satysfakcji. Tak samo tutaj wymyśliłem pomysł na wycieczkę do Stanów, leżąc gdzieś w namiocie w Hiszpanii. Marząc o tym głośno, że może fajnie byłoby kiedyś na taką wyprawę pojechać gdzieś dalej niż do Hiszpanii, fajnie może byłoby z tego zrobić jakiś film albo dokument albo coś, głośno wypowiadając te słowa, jednocześnie nie pozwalałem im odlecieć, nie pozwalałem, żeby gdzieś rozproszyły, tylko natychmiast równoległym torem myślałem, jak to spiąć, żeby to można było zrobić. Więc znowu fakt, że z pomysłu rzuconego w swobodnych okolicznościach zrodziło się coś bardzo konkretnego, wynikło dla mnie duże poczucie zawodowej satysfakcji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że udowodniłem sobie i innym trochę też, mam nadzieję, w ramach takiej mini inspiracji, że w dzisiejszych czasach próg wejścia do różnych miejsc, do których kiedyś nie było dostępu, jest bardzo nisko zawieszony. Kiedyś, żeby znaleźć się z jakąś treścią wideo, w iluś tam telewizorach, domach, sprzętach typu smartfon, telefon, tablet, trzeba było nieporównanie więcej nakładów i finansowych, i doświadczenia, i dojść, i znajomości niż dzisiaj. Dzisiaj, kiedy masz kilkaset złotych wręcz na to, żeby sobie kupić telefon, smartfona, żeby być twórcą wideo, kiedy masz pomysł, możesz z tym trafić do szerokiej rzeszy odbiorców. Dzięki YouTubeowi, dzięki mediom społecznościowym. I żyjemy w takich czasach, kiedy należy z tego korzystać, kiedy należy zdać sobie z tego sprawę, że mogę wszystko niemalże. Limituje mnie tylko moja własna wyobraźnia i chęć zrealizowania tego. Wiem, że to brzmi jak taki tani coaching gościa, który ma nażalowaną brodę i białe zęby i przechadza się na scenie niczym tygrys, mówiąc: Jak chcesz, iść w prawo, idź w prawo, nie idź w lewo, pójdź w prawo. E, natomiast takie są fakty. Możesz. Bo nic cię nie limituje. Każdego stać na taką przygodę. Mhm. No właśnie. A czy te, ta powszechna dostępność internetu, YouTube i to wszystko, to jest zagrożenie dla Twojego naturalnego, pierwotnego środowiska, czyli telewizji? Myślę, że przez chwilę było to traktowane jak zagrożenie przez twórców telewizji. Dzisiaj jest traktowane jako szansa przez tych mądrych twórców telewizji, którzy chcą. Tę szansę zobaczyć i wykorzystać. Mogę mówić jakby za swoją stację, chociaż właściwie może nie powinienem, bo nie jestem jej rzecznikiem, ale jako człowiek, który z nią współpracuje, mogę powiedzieć, że oni dość sprytnie i dość zręcznie i dość szybko podjęli wyzwanie rynku internetowego i zaczynają ten rynek rozgrywać trochę po swojemu, czyli Wyjście z projektem pod tytułem Player.pl na zewnątrz, wyjście z produkcjami tylko do internetu, u uinteraktywnienie wielu programów poprzez media społecznościowe, poprzez różne spin-offy, które mają w tych mediach swoją reprezentację, takich jak kulisy robienia różnych programów i seriali, i tak To wszystko jest świadectwem tego, że, że moja telewizja to rozumie i za tym nadąża. Natomiast dla mnie tym bardziej internet jest szansą. Jako człowiek, który nie chce się zamykać w formatach, które ma do zrealizowania jako najemnik, czy to jest Dzień Dobry, czy Mam Talent, czy jakiś inny program, który jest trochę hiperaktywny, ma więcej pomysłów i energii, niż jest w stanie spożytkować telewizji, dla mnie internet jest błogosławieństwem, bo mogę w nim zrobić takie rzeczy, jak chociażby ostatni projekt, który nazywa się Z Tymi, Co Się Znają. Zrobiłem to wespół z Browarem Namysłów jako sponsorem, ale jest to mój autorski cykl rozmów z ludźmi, których chciałem zaprosić na swoich warunkach, e, według swojego pomysłu, w sposób, który mi odpowiada. E, tej wolności, mówię to z pełną świadomością, nie dostałbym żadnej telewizji, bo po prostu nie ma takich ram, gdzie gość może usiąść w telewizji na pół godziny albo na godzinę albo na 20 minut, jak mu się podoba i wypełnić ten czas tylko rozmową, tak jak my teraz to mhm. robimy. Mówisz o, o tym swoim, z jednej strony takiej hiperaktywności, dużym poziomie energii, a z drugiej strony o, o pewnym stawianiu granic i tym, że jednak gdzieś ta energia jest w środku i że nie ładujesz się dialogiem, ale raczej ładujesz się chwilą samotności. Co wydaje mi się, nawiasem mówiąc, choć nieoczywiste, jest dość charakterystyczne dla wielu osób. Które gdzieś są aktywne publicznie. Mam takie obserwacje, że one gdzieś, jest ten pierwiastek introwertyka, jest ten pierwiastek tego, że gdzieś w głębi się dużo dzieje, więc jak już to wychodzi, to jest to naprawdę po prostu interesujące i ciekawe, bo jest bogate życie wewnętrzne, które emanuje przez tę chwilę, kiedy jest ekspozycja na świat zewnętrzny. W jaki sposób, mając taką osobowość, wiedząc, że potrzebujesz tego ładowania, potrzebujesz tego, tego dla siebie? Równocześnie zarządzasz tą energią, którą no, musisz wydatkować, zarówno w, w projektach telewizyjnych, jak i w tych innych projektach. Jak znajdujesz ten balans? Przede wszystkim go na siłę nie szukam. Wiem, że jest takie popularne ostatnio hasło: Work-Life Balance, które stało się jakimś paradygmatem dla wielu, takim złotym gralem, którego koniecznie chcą doścignąć. Ja ogólnie znowu odpowiem Ci na koło. Myślę, że. Hmm, Zbyt wiele teorii włączanej do swojego działania, zbyt wiele mądrych książek, które próbuje się aplikować do swojego życia, w tym momencie czyni więcej szkody niż pożytku, bo e, ludzie, którzy te książki napisali, zapomnieli dodać, że recepta na sukces, która zadziałała w ich przypadku, Niekoniecznie musi zadziałać w zupełnie innych uwarunkowaniach życiowych człowieka, który tę książkę odbiera i chce ją również zaaplikować do swojego życia. W związku z tym nie wszystkie prawdy objawione przez ludzi sukcesu są aplikowalne do naszych poczynań, to po pierwsze. Po drugie, ci ludzie też zapominają dodać, że najczęściej te prawdy, które potem skodyfikowali i spisali, odkrywali sami metodą prób i błędów, różnych doświadczeń, intuicji, często. Więc znowu wracając do głównego wątku odpowiedzi, szukając tego balansu, opieram się na intuicji. Nie myślę, nie kombinuję, nie zapisuję w kalendarzu tyle czasu na rodzinę, tyle na ten projekt, tyle na tamten. I go with the flow, jak namawiają ciemnoskórzy raperzy. Jasną też zresztą. Lubisz hip-hop, to pewnie tak mawiają. Wydaje mi się, że tak. Może tak być. Flow to jest w ogóle pojęcie nawet znane w psychologii. No tak, tak. I tak? książka znana również pana o węgierskim nazwisku. Którego nie da się wymówić. Ale ma na imię Michał, więc bliski nam człowiek. Tak jest. Mm, więc ja szukam tego flow, nigdy nie zakładając, że istnieje w ogóle podział na świat zawodowy i świat niezawodowy. Moje życie to moje życie. Wypełnia je... Tak jak chcę w danym momencie, różnymi proporcjami różnych treści, ale nigdy nie mam takiego poczucia, że teraz jestem w pracy, a teraz z niej wychodzę. I chyba to jest też coś, co daje mi poczucie spełnienia. To, to jak na to odpowiedziałeś? To jakby czuję, że bardzo mnie. Wzmacnia. Wzmacnia mnie też w idei tego, jaka jest idea tego podcastu w ogóle. Dlatego, że uznałem, że on ma taki podtytuł Wszystkie twarze biznesu, bo dokładnie uważam, że tak jest, jak mówisz. Czyli że nie ma jednej recepty na sukces, bo to jest po prostu trywializowanie życia. Po drugie, wierzę, że słuchając ludzi, jesteśmy w stanie nie tylko słuchać ich słów i ich technik, ale też. Wyciągać między wierszami, jak w każdej dobrej biografii, pewne wątki i sposoby myślenia, które mogą być nawet czasem ciekawsze niż konkretne porady. I to jest jakby idea tego całego podcastu. Ale równocześnie czuję, że zadałem ci pytanie nie do końca w sposób czytelny, więc zadam je jeszcze raz, Śpiało. a chodziło mi dokładnie o to, w jaki sposób odpoczywasz. O, tak? okay. Końc, uczę, się, uczę się od ciebie, kropka. To ja nie jestem mistrzem zadawania szybkich pytań, raczej mam tendencję do budowania barokowych struktur, ale... Tak? Tak. Ale, ale jakoś działają, ale działają. Zaraz ci odpowiem, tylko siorbnę jeszcze resztkę chłodnej kawy. Mm. Dobra zagraniczna, chyba z Kolumbii. Teraz już, teraz już jesteś gotów do tej odpowiedzi. Jak odpoczywam, e, to nie będzie znowu jakaś bardzo rewolucyjna e, odpowiedź, nic odkrywczego, staram się jak najwięcej spać i e, odkryłem tę prostą prawdę dość późno, w momencie, kiedy zacząłem przeżywać e, dość poważne problemy ze snem, kiedy zacząłem mierzyć się z, z realną bezsennością, z tym, że czasami w życiu gasną ci światła i pojawia się ciemność, tak jak jest teraz. Nie wiadomo, nie wiadomo dlaczego. A mimo to nie możesz wtedy spać. Tak. E, masz galopadę myśli, e, masz e, poczucie, że powinieneś być gdzie indziej niż w łóżku, że musisz działać, coś robić, tworzyć, jakąś sprawczość re realizować. Myślę, że wielu <coughs> pasjonatów pracy, bo nie chcę używać słowa pracoholicy, bo ono mi się kojarzy pejoratywnie, ale ludzi, którzy są nakręceni do życia, do działania, e wpada też w bezsenność z tego właśnie powodu. Tak jak rozmawiam ze swoimi znajomymi e czy przyjaciółmi, którzy żyją aktywnie, no to wielu z nich ma podobny kłopot i niestety bardzo negatywnie odbija się to na ich efektywności, na klarowności myślenia, na podejmowaniu decyzji. Mówiąc krótko, człowiek niewyspany działa znacząco zauważalnie gorzej niż ten, który po prostu w swoim łóżku spędził 8 godzin zamiast 4. Dlatego uważam, że tacy goście, o których już dzisiaj wspomniałem, choćby Gary Vaynerchuk, guru dla wielu, który ze zmęczoną miną i z oczami w swoich e, narracjach opowiada o tym, że jak chcesz odnieść sukces, to musisz napierdalać ciężko od rana do wieczora a i w jednej pracy, a jak masz tą jedną, to jeszcze musisz mieć drugą, żeby zarobić na tą trzecią, a w tej czwartej to jeszcze możesz tak. polinkować to z tą pierwszą. I sen jest dla frajerów. Tak, ja widzę obłąkanego typa, który wymaga leczenia, a nie mm -hmm. kogoś, kto ma mnie inspirować. Mnie inspirują ludzie, którzy e, objawiają swój swoje bogactwo, to, że stać ich na luksus, nie w postaci kolejnego samochodu, czy prywatnego jeta, czy wakacji na Zanzibarze, tylko w postaci tego, że stać ich na czas, stać ich na to, że mają przestrzeń na to, żeby robić to, co chcą, albo robić nic, czyli po prostu być. Więc ja staram się łapać takie momenty, kiedy nie muszę nic, kiedy po prostu mogę poleżeć i posłuchać muzyki na dywanie u siebie w domu, kiedy mogę posiedzieć w ogródku i popatrzeć się na rododendron, nie myśleć kompletnie o niczym. Potem się okazuje, że chcąc, nie chcąc, zupełnie przez przypadek realizuje coś, co jest podstawą świadomej medytacji, czyli wyłączasz mózg, starasz się wyłączać galopadę myśli, starasz się być tu i teraz, starasz się e, wsłuchać swój oddech, swój szum krwi w głos w swojej głowie, którym mówisz ciszej, ciszej, spokojniej. E, i chyba to jest odpowiedź na Twoje pytanie. Staram się mniej lub bardziej świadomie medytować, nie nazywając tego jednocześnie medytacją, bo, bo nigdy tego nie robiłem żadną techniką, po prostu intuicyjnie. A po drugie, staram się dużo spać. Staram się też nie przejmować rzeczami, na które nie mam wpływu co jest najtrudniejsze, ale uczę się tego z czasem. No właśnie. Z tym snem. Ostatnio słuchałem takiego podcastu z doktorem Matthew Walkerem. Dobrze pamiętam jego nazwisko, ale chyba tak. I on powiedział parę interesujących rzeczy związanych z permanentnym niedosypianiem, które może u tego Garego V, może być to już jakiś efekt. Dwie osoby znane bardzo, które chwaliły się zawsze, że mało śpią, czyli Ronald Reagan i Margaret Thatcher, oboje skończyli z Alzheimerem. Okazuje się, że niedosypianie permanentne jest jednym z największych stymulatorów do rozwoju, rozwoju Alzheimera. I druga interesująca rzecz że to już taka anegdota bokser, który się przygotowuje przez rok do walki, która jest przewidziana na 10 rund, jeżeli noc przed walką prześpi 6 godzin, to jego Wytrzymała się skuteczność spada o 30%, więc prawdopodobnie przetrwa 7%. To no, pokazuje się pod tym. To, 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 to pokazuje, jak to jest ogromne, ogromne narzędzie. Sen inaczej brak snu powoduje, że świat nas bardziej przeraża niż powinien. Kiedy człowiek jest niewyspany, wydaje mu się, że małe problemy, które daje się łatwo rozwiązać. Nagle stają się nieprzezwyciężalnymi, czarnymi demonami, które go duszą i które wydają się silniejsze niż w istocie, więc ja nigdy nie podejmuję dużych, poważnych decyzji wymagających trzeźwości umysłu, kiedy jestem niewyspany. Po drugie fizyczny, nazwijmy to performance jest też dużo niższy, zwłaszcza u ludzi no, już starzejących się. Jak ma się 40 lat, to bardziej się zwraca na to uwagę niż jak ma się lat 20 bo nagle przez brak snu ma się krótki, nerwowy, urywany oddech, nagle twoje organy wewnętrzne zaczynają się zbijać w dziwną, bolesną kulkę, nagle idąc na siłownię, gdzie zakładasz na sztangę w normalny dzień nie wiem, 100 kilo i wyciskasz, podnosisz 60 i robisz to z dużym trudem, to wszystko są jasne, precyzyjne dowody na to, że najlepszym lekarstwem, regeneracją, stymulatorem jest po prostu dobry, zdrowy sen i staram się niego walczyć jak mogę. Jak ci to wychodzi? Różnie, ale pozwalam sobie też na pewne dziwactwa, które mają ten sen dobry przybliżyć. Na przykład do hoteli, ponieważ sporo podróżuję po Polsce i po świecie, do hoteli zwykle biorę swoją poduszkę. Wolę nie zabrać drugiej pary jeansów w podróż, niż nie zabrać swojej własnej poduszki, bo zdarzało mi się już nie przespać nocy w hotelu, w której na przykład poduszka była zrobiona z dziwnego plastikowego granulatu który w akcie rozpaczy czasami zdarzyło mi się z tej poduszki wysypywać. Zdarzyło mi się w hotelu rozpróć poduszkę po to, żeby z niej wysypać połowę do kosza na śmieci, potem zaszyć tym zestawem, który tam jest w pokoju zwykle obecny i dospać do rana w miarę wygodnie. Zdarzyło mi się też prosić o drugi koc albo drugą kołdrę, bo jako człowiek dwumetrowy nie jestem się w stanie jednym ugryskiem przykryć, a jak mi wystają nogi, Spod kołdry, to nie jestem w stanie usnąć, w związku z tym dzwonię do recepcji i mówię proszę o, o drugi zestaw. Ale pan jest sam. No tak, ale chcę spać pod podwójnym przykryciem. No i czasami jest to problem, czasami nie. Staram się też przestrzegać jakiejś tam higieny snu, co w moim przypadku nie jest łatwe, bo żyję w bardzo rozregulowanym trybie. Czasami wstaję o czwartej rano, czasami mogę pospać do ósmej, czasami w weekend do dziesiątej. To wszystko wpływa na to, że mój zegar biologiczny jest non-stop rozregulowywany. Wcześniej powiedziałeś o tych książkach, które są poradnikami, że one nie są uniwersalne, że one niekoniecznie są wartościową wiedzą. I wspomniałeś też o tym, że, że jesteś człowiekiem, który lubi sam przetestować ideę, jakby sam się nauczyć, ale czy poza własnymi doświadczeniami masz jakieś inne źródła inspiracji? Skąd, krótko mówiąc, uczysz się? Poza, poza własnymi eksperymentami co potrafi zabrać bardzo dużo czasu, tak? więc jakby jest jakaś wiedza dostępna, ale jednak też poza książkami, których pewnie nie wyrzucasz całkowicie do kosza, no ale te poradniki, tak, gdzie, jakie są źródła wiedzy i inspiracji, wiedzy dla ciebie? Nie wiem, czy ja tę wiedzę posiadam, szczerze mówiąc, nie czuję się człowiekiem wyjątkowo bogatym w wiedzę na temat rzeczy, które robię. Nigdy nie studiowałem dziennikarstwa, a uprawiam ten zawód w różnych formach od 20 lat. Nigdy nie studiowałem zbyt pilnie zarządzania biznesem, a de facto zarządzam kilkoma z nich. I zarządzałem w przeszłości, bo byłem i redaktorem naczelnym paru gazet, i dyrektorem marketingu w wydawnictwie, i szefem promocji w firmie płytowej i tak dalej. Ale nigdy nie miałem żadnej, żadnej podbudowy w tym celu, takiej teoretycznej. <laughs> Lubię też bawić się taką myślą. Że czasami człowiek nieprzygotowany jest lepiej przygotowany niż ten, który się przygotował. Więc że to wiem, że to brzmi trochę kryptycznie, ale rozwinę to na przykładzie choćby programu porannego, który prowadzę, zauważyłem, że czasami gorzej wychodzą rozmowy z ekspertami, do których przygotowuję się zbyt pilnie, zbyt dużo czytam na temat danej rzeczy, zbyt dużo staram się o niej dowiedzieć, zamiast przejść na naturalną ciekawość, o której rozmawialiśmy na początku, czyli usiąść naprzeciwko gościa, i zadać mu takie pytania, jakie intuicyjnie przychodzą ci do głowy. Bo jest szansa, że te same pytania przyjdą do głowy też panu czy pani, która siedzi przed telewizorem. Ten ktoś przed telewizorem, nie mający tej wiedzy, którą ja przed chwilą nabyłem, czytając dokumentację, będzie zaciekawiony zupełnie innymi rzeczami niż ja. Bo ja zacznę się wikłać w szczegóły, zacznę robić skróty myślowe, myśląc, że ktoś ma tę wiedzę, co ja przed chwilą ją wyczytałem. Zacznę e, mądrzyć się w pytaniach, starając się przemycić informacje, ile to ja wiem. Pusząc swój ogonek. A kiedy czasami zada się pytanie bardzo proste, bardzo pozornie banalne, to okazuje się, że dużo więcej się z rozmówcy wydobywa i dużo więcej się człowiek uczy, niż lekturą wielu książek na ten temat. Patrzę też na takich bohaterów medialnych, jak Larry King, na przykład, który nie zadaje zbyt trudnych pytań. Jego pytania są często trywialne. Jakby je rozebrać na czynniki pierwsze, ale zawsze są w punkt, bo ten gość autentycznie słucha tego, co jego rozmówca mówi, i autentycznie chce się o nim czegoś dowiedzieć. Więc jeśli pytasz mnie o, powiedzmy, o warsztat medialny, to nigdy nie uczyłem się go z żadnej teorii. Nigdy też nie miałem żadnego takiego, można powiedzieć, mistrza, którego bym podpatrywał i którego technik bym się uczył po to, żeby być sam któregoś dnia mistrzem jiu-jitsu tak jak on. Myślę, że bardzo mocno stawiam na intuicję. Znaczy, po pierwsze, na wewnętrzne głosy, na flaki, które ci mówią, co jest dobre, co nie, którą drogą pójść, oraz na analizę procesu, czyli staram się cały czas być w tym procesie obecny, przyglądać mu się tak, jak pilot patrzy na przyrządy, kiedy leci samolotem, jak kierowca patrzy czasami na deskę rozdzielczą, żeby widzieć, jakie lampki mu się zapalają, jakie wskaźniki co pokazują, żeby na bieżąco ten lot korygować. Natomiast jeśli już czerpię jakąś wiedzę, to raczej w formie inspiracji niż konkretnych narzędzi i instrukcji, jak postępować. Potrafi mnie zainspirować do tego, co robię, zarówno literatura fachowa, tak to nazwijmy, czyli narzędziowcy, którzy sprzedają ci, tak jak, nie wiem, Tim Ferriss wiedzę, co działa, a co nie działa u różnych ludzi, którzy odnieśli sukces. A czasami potrafi mnie zainspirować, nie wiem, głupi drugoligowy horror klasy B, w którym pojawia się jakiś wątek, który miele w głowie, i potem przerabiam to na, na swoje działanie. Więc można powiedzieć, że jestem taką anteną wyczuloną na różne sygnały, która czerpie inspiracje zewsząd, a potem to pasmo stopniowo okrawa, aż zostanie taki kor rzeczy, które stosuję w swoim życiu. Mhm. To okrawanie. Jakoś zainspirowało mnie do, do pomyślenia w ogóle o okrawaniu w obliczu czasu. No bo ten czas mamy bardzo ograniczony i w perspektywie życia, nie bawiąc się w jakieś grubsze filozofie, to jest truizm, ale też patrząc na czas w skali doby. Tak? No i z jednej strony, jesteś. Pasjonatem szukasz fanu i, i, i powiedziałeś, że raczej nie chcesz odpuszczać nowych tematów, jeżeli ich nie spróbujesz, a no z drugiej strony, no ile można wrzucać na ten garb? Jakby prawda, jakby ile można wycisnąć, jeżeli jeszcze chcesz pospać i z rodziną spędzić czas i tak dalej. W jaki sposób podejmujesz decyzję odnośnie tego, zaangażujesz się w ten projekt? Nie zaangażujesz się w ten projekt. Poza intuicją, która już wiemy, z Twoim jakby takim szóstym zmysłem i tajną bronią, ale może. Oprócz tego masz jakieś metody podejmowania tej decyzji? No, głównym narzędziem do podejmowania decyzji jest mój kalendarz, który jest dość skrupulatnie planowany i dość precyzyjnie realizowany do tego stopnia, że czasami ludzie dziwią się, dlaczego umawiam się z nimi, na przykład na godzinę 14.15, zamiast po prostu na 14. No, dla mnie ten kwadrans ma bardzo duże znaczenie. Zwłaszcza, jeśli jest się czekiem, który pracuje od wielu lat e, pod presją czasu, choćby w programach telewizyjnych. E, praca w Dzień Dobry TVN, gdzie na rozmowę masz czas mierzony nie, nawet nie w minutach, tylko w sekundach. I każda sekunda jest liczona. Uczy cię tego, żeby te sekundy potem również w swoim życiu odliczać w głowie. E, w tej pracy nauczyłem się też e, znowu pewnej intuicji, Poczucia czasu w bardzo precyzyjny sposób, bez patrzenia na zegarek. Jak mi powiesz, nagraj mi wypowiedź na minutę, to jest duża szansa, że ja ci nagram to na 58-59 sekund, nie spoglądając na stoper. Więc, mając tę świadomość czasu, potrafię też ten czas bardzo szanować i efektywnie wykorzystywać. Bardzo nie lubię go tracić, przepuszczać przez palce. Chyba, że akurat jest to ten moment, kiedy mam ochotę po prostu nic nie, nie porobić. No, leżysz na dywanie. I to jest ta świadoma decyzja, tak, teraz mam ochotę, okej, okay, wyłączam się. Ale staram się nigdy nie wpadać w taki, w taki stupor faceta, który patrzy przed siebie, ścieknie mu ślina z ust metaforycznie i, i, i właściwie gapi się gdzieś w jakąś, w jakąś bliżej nieokreśloną przyszłość albo przestrzeń i nie może się podnieść z kanapy, bo mu się nie chce. Wiesz o co mi chodzi? Jaka tak. jest różnica między tymi dwoma Ta, stanami? Tak, zdecydowanie. I, I ciekawi mnie, co sprawia, że nie popadasz w ten stan? Potrafię dość skutecznie podzielić plany i zadania na, na elementy, czy na, na stopnie realizacji, tak to nazwijmy. Czyli potrafię zaplanować w czasie, w kalendarzu z dużym prawdopodobieństwem, że tyle właśnie czasu będzie mi na to potrzebne, a nie więcej ani mniej, różne rzeczy, które sobie planuję. Wracając do rozmowy o planach. Właśnie, bo masz tyle rzeczy różnych, które pewnie masz zaplanowane i też masz mało czasu jak każdy, a pewnie masz go mniej niż inni, bo nakręcasz się na różne fajne rzeczy i one muszą zostać wybrane. Jak podejmujesz decyzję odnośnie tego co zrobić a czego nie zrobić? Pierwszy etap tej decyzji to jest, czy mam na to czas. To już o tym mówiliśmy. Czyli sprawdzam kalendarz, staram się znaleźć przestrzeń na realizację tego, cokolwiek by to było. Druga rzecz, a właściwie nawet zerowa rzecz, jeszcze przed tą pierwszą, to jest pytanie samego siebie, czy ja mam na to ochotę. Czy ja chcę, czy muszę to zrobić? A ponieważ, jak już ustaliliśmy, dążę w życiu do tego, żeby niczego nie musieć, ale żeby wiele chcieć, to ta odpowiedź jest kluczowa. Więc jeśli jesteśmy na tym rozwidleniu, chcę czy nie chcę, mówimy, chcę. Sprawdzam, czy jest na to przestrzeń w kalendarzu. Te trzecia rzecz to jest rozrysowanie tego w swojej głowie na mniejsze fragmenty, żeby poumieszczać to w tym kalendarzu tak, żeby dało się to zrealizować i zrobić to maksymalnie precyzyjnie, bo często wrzucamy do kalendarza rzeczy zbyt optymistycznie zakładając, że ich wykonanie na przykład zajmie nam godzinę czy dwie, kiedy de facto zajmuje to siedem razy więcej, a potem zaczyna się frustracja. Ee, że nie nadążam, że deadline'y, że, 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 że stres. <laughs> Trzecia rzecz, czy już czwarta, jest taka, żeby planując te rzeczy nie robić tego nigdy back to back, ee, tak jak to robią niektórzy w kalendarzu, czyli zakładają, że idę na spotkanie na 13, będę na spotkaniu przez godzinę, więc na 14 już sobie ustawiam następne spotkanie, zapominając o prostej rzeczy, że jeszcze w międzyczasie muszę dojechać i zjeść, wysikać się i nie tylko. I te rzeczy też trzeba ująć w tym planowaniu, bo potem nagle się okazuje, że jesteś wszędzie w niedoczasie i cała ta trwała misterna struktura, to domino kalendarzowe się sypie po prostu po, po pierwszej godzinie dnia. To są niby rzeczy trywialne, ale jak mówię, zaskakująco wiele osób stara, e, 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 zdaje się o tym zapominać. Logistyka też tych rzeczy jest dla mnie bardzo istotna, to znaczy, jak blisko siebie będą. Dwa punkty na mapie, w których mam do wykonania dwie różne rzeczy. Czyli robiąc tę mapę dnia, robię ją nie tylko w formie osi czasu, ale też w formie rysunku na mapie. Którędy będę się przemieszczał? Czy mogę samochód zostawić tutaj na dwie godziny i przejść ten kawałek piechotą, żeby nie tracić pół godziny na miejsce do parkowania? Mówiąc to, zmierzam do konkluzji, która nazywa się efektywność. Efektywność budowana poprzez maksymalne wykorzystanie czasu, wyciśnięcie go jak cytryny, ale też maksymalne skrócanie procesów. Co przez to rozumiem? Rozumiem przez to na przykład niemarnowanie czasu na zbędne spotkania. Niestety, w naszej rzeczywistości istnieje taki kult korporacyjny spotkań, które są takim świętym gralem biznesu. Spotkajmy się, i wtedy na pewno wszystko się rozwiąże. Wtedy coś ustalimy, wtedy coś przedsięwziemy, wtedy się nawzajem uspokoimy, że się spotkaliśmy. W związku z tym teraz to już się nie może nie udać, bo się spotkaliśmy. No, niestety jest dokładnie odwrotnie. Najczęściej z tych spotkań. Bardzo niewiele wynika. Najczęściej są stratą czasu. Najczęściej to, co się miele przez dwie czy trzy godziny, można załatwić jednym konkretnym mailem. Więc staram się zniechęcać ludzi, którzy chcą się ze mną spotykać, do spotykania się ze mną. No chyba, że chodzi o takie spotkanie jak nasze, gdzie spotykamy się w konkretnym celu. Albo spotkanie, które ma na celu zaprezentowanie czegoś, no i nie da się tego zrobić przez telefon. Wtedy rozumiem, ok, ale załatwmy to wtedy w 15 minut. Więc mam taką metodę. Która czasami jest przez niektórych odbierana jako forma e, no pewnej arogancji, tak to nazwijmy, że na początku staram się zawsze zaznaczyć, ile na co mogę poświęcić czasu. Czyli wchodzę na spotkanie, mówię, słuchajcie, mam 40 minut, i po 40 minutach, niezależnie od tego, co się będzie działo, będę musiał wyjść. Spinam w ten sposób ludzi, którzy są wokół, do tego, żebyśmy w te 40 minut zrealizowali maksimum treści. Bo jak im dasz czas nieograniczony. To niestety go wykorzystają. To samo hmm. na przykład z. To się nazywa prawo Parkinsona. Tak, tak, dokładnie. No, czas, pra, praca dostosowuje się do czasu, który na nią przyznajesz. Jestem zwolennikiem tej zasady. Tak samo sesje zdjęciowe w mojej, w mojej pracy wydawać by się mogło. No, rzecz przyjemna, lekka, łatwa. Idziesz sobie robić zdjęcia, ubiorą cię ładnie, i umalują. Po pierwsze staram się tego unikać, bo nie lubię e, poświęcać czasu na. Celebrowanie samego siebie, a tym jest właśnie sesja zdjęciowa. A po drugie, jak już dochodzi do niej, to proszę, żeby fotograf ustawił światło wcześniej, żeby wziął gościa o podobnych gabarytach, co nie jest łatwe, ustawił kadr wcześniej. Żeby miała ja wszedł na gotowe. Wchodzę, robię, maluję się, wychodzę. Da się zrobić sesję zdjęciową w godzinę, podczas gdy wielu innym zajmuje to na przykład 6 godzin, Bo się z tym po prostu nadmiernie certolu. To są mikroprzykłady, to są drobiazgi, jakieś tam okruchy z wielu procesów, które prowadzę, ale wspólny mianownik jest taki, że maksymalizuje swoją efektywność i paradoksalnie maksymalizacji efektywności uczy Cię pojawienie się dziecka na świecie, bo nagle to, co Ci zajmowało godzinę, musi Ci zająć 15 minut, bo inaczej nie wyrobisz się ze wszystkim, bo już nie tylko Ty, ale i dziecko masz do obsługi. I nie tylko sobie, ale też jemu musisz zrobić śniadanie. Odwieźć się do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli nauczysz się tego przy dziecku, to potem możesz to zastosować również w biznesie. Jak nie masz dziecka i się tego nie miałeś gdzie nauczyć w naturalnych warunkach, to pomyśl o tym, że każdą rzecz da się skompresować tak jak MP3. Że coś, co jest wave'em, da się ścisnąć mhm. 10 razy i będzie to prawie tak samo dobre. Mhm. Nie zauważysz różnicy. Mhm. To jest moja zasada. Jak mówisz o, o jeszcze raz o dziecku i o życiu takim normalnym, to na chwilę zapominam o Marcinie Prokopie, celebrycie, aka personie medialnej i myślę o Marcinie Prokopie, człowieku codziennym. I zastanawiam się, w jaki sposób to, że jesteś... No, może to słowo celebryta może być odbierane jako obelga, ale. jaki znak temu nadaje. Dokładnie, też no, po prostu jako osoba słowo. Znana. Jak słowo. To słowa znana, tak? Więc jakby, i w jaki sposób to rzutuje na Twoją. Jak myślisz, w jaki sposób to rzutuje na Twoją osobowość? Jak, to, jak, jak Twoje ego sobie z tym radzi? Wiem, że trochę zrobiłem zwrot, ale poczułem, że tam jest coś, co naprawdę mnie intryguje. Jakby. Bo kiedyś nasz wspólny znajomy, Miłosz Brzeziński, tak. powiedział mi tak. Wiesz, będziesz się rozwijał, tak, będziesz, ludzie, coraz więcej ludzi będzie cię znało, będzie słuchało twoich wykładów i tak dalej, i tak dalej. I kiedyś uwierzysz w to, że masz rację. I to jest moment, w którym musisz naprawdę się zastanowić, czy wszystko jest z tobą okej. Okay. Jakby bardzo mi utkwiła w pamięci ta jego sugestia i wiesz, no ja gdzieś jestem osobą anonimową, natomiast siedzę naprzeciwko osoby zupełnie nieanonimowej i zastanawiam się, jak, jak to, to światło odbite, jak ten, jak ten Stygmat wpływa na ciebie. Myślę, że dobrze się stało, że moja przygoda z mediami i z show biznesem zaczęła się od, od porażek, że nie wsiadłem od razu na wysokiego konia i on mnie gdzieś nie wywiózł, bo myślę, że wiele osób w tym biznesie szybko kończy, szybko się pali, szybko. Odpływa właśnie dlatego, że za szybko odniosło sukces. To jest trochę tak jak z gościem, który wygrywa w Totka pięć baniek, chociaż zawsze zarabiał tysiaka, i nagle te pieniądze stają się dla niego dużym problemem, bo nigdy nie był przyzwyczajony organicznie do dużych pieniędzy. Często ci ludzie, którzy wygrywają wielkie sumy, kończą jako jak oni szczęśliwi alkoholicy albo ludzie oskubani przez znajomych. Więc myślę, że mój system immunologiczny stworzył się właśnie przez te e, pierwsze lata mojej pracy w mediach, kiedy po pierwsze zrozumiałem, jakie rządzą tym reguły, po drugie, jak popularność jest e, ulotna, jak e, łaska publiczności jest e, zmienna, jak bardzo e, nie należy przyzwyczajać się do myśli, że jesteś na tym rynku nieśmiertelny. A łatwo jest wpaść w takie poczucie, kiedy odnosisz pierwszy duży sukces, kiedy nagle wydaje ci się, że jesteś na tym rynku niezastąpiony, kiedy nagle masz poczucie, że wiele osób zależy od Ciebie, bo Ty stworzyłeś coś, co ich również zbudowało typu program telewizyjny, któremu dałeś twarz, więc bez Ciebie ten program nie istnieje. I łatwo jest przez to wpaść w poczucie bycia takim półbogiem, który rzeczywiście ma monopol na rację, naprawdę. Do tego jeszcze dochodzi taki element, nazwałbym to dworskości, który w mojej branży jest obecny. Czyli jak odnosisz ten sukces, nagle pojawia się wokół ciebie otoczenie, które cię klepie po plecach, mówi jesteś fajny, jesteś super, dasz radę, w ogóle dajesz radę, nawet się nie musisz zastanawiać, czy dasz radę, bo w ogóle jesteś super. Ci wszyscy ludzie, którzy też się żywią tobią, tobą, którzy są takim planktonem, który, który cię otacza, a który, który jedzie na twoim sukcesie, Często też zapominasz o tym, że twój sukces jest również ich sukcesem, jest zależny od nich, bo gdyby nie sztab makijażystów, stylistów, scenarzystów i tak dalej, to być może by cię nie było, ale nie o tym, nie, nie o tym rozmawiamy. Ten dwór ci daje poczucie być jakimś innym, wyjątkowym, lepszym, bycia takim królem, który jak kiwnie palcem, to, to, to się dzieje. To nagle dzieje się ta sprawczość i łatwo jest się dać temu wszystkiemu uwieść. Ja się nie dałem temu uwieść właśnie dlatego, że na początku dostałem w dupę i na początku już wiedziałem z czym to się je i jak bardzo to wszystko jest iluzoryczne, jak bardzo show biznes jest, jak to ktoś kiedyś dosadnie nazwał kolorową bańką unoszącą się nad gównem, która może w każdej chwili pęknąć. Moje doświadczenie to też praca w magazynie kolorowym, jako osoba, która go współtworzyła, mówię o Gali. Gdzie przez jakiś czas miałem szansę stać po drugiej stronie, czyli być dziennikarzem, odpytującym gwiazdy, ludzi znanych, tworzącym historię o nich, często kreującym cudze kariery, więc wiem, jakimi metodami posługują się te media i mając ten element rzeczywistości rozpoznany, wiem, jakimi narzędziami, będąc po drugiej stronie, mogę go obsługiwać, w jaki sposób z nim interaktować. I może to wszystko, o czym mówię, sprawiło, że się w tym biznesie przez 15 lat jakoś niespecjalnie pogubiłem, że, że ciągle pływam w tej wodzie, ciągle nie zatonąłem i ciągle, można powiedzieć, mi się udaje. Aczkolwiek jest kilka takich światełek alarmowych, które się czasami pojawiają na tablicy rozdzielczej, gdzie koledzy o wielkim statusie medialnym. Z dnia na dzień niemalże znikają, bo popełniają jakieś błędy zawinione lub niezawinione, gdzie nagle wycina ci wiesz, Huberta Urbańskiego, bo, bo może z czymś przeszarżował, wycina ci Szymona Majewskiego, bo może gdzieś coś w relacjach jego z, z medium, w tym pracował, poszło nie tak. To są moje supozycje, nie mówię, że tak było, ale daje ci to do myślenia, gdzie nagle Tomek Kamel na 2-3 lata znika z pola widzenia. A to są wszystko wielkie medialne nazwiska. Goście, którzy w danym momencie wydawali się nie do ruszenia. No, Szymon Majewski był przez kilka lat największą gwiazdą polskich mediów. Większą niż Kuba Wojewódzki, który dla odmiany y, sprytnie bardzo, mądrze i, i cwanie prowadzi swoją karierę y, i jest w tym od lat. Na wyższym, niższym jakby pułapie, ale cały czas to jest jednak stratosfera. Więc ja staram się... Y, Podążać tą drogą. Czyli niekoniecznie muszę być zawsze na najwyższym pułapie, niekoniecznie muszę być tym ponaddźwiękowym samolotem, tym Concordem, który lata gdzieś tam w chmurach. Mogę być przez chwilę cesną, ale nie chcę się rozbić o ziemię. Mhm. A jak to wpływa na Twoje postrzeganie? na Twoje bycie Marcinem w życiu prywatnym, to znaczy jaki jest być w życiu prywatnym, Bo wspomniałeś o tym dworze, o tym planktonie, ja sobie tylko potrafię to wyobrazić, że jakby im, im wiesz, jest ten kawał, że idzie słoń z mrówką przez most i mrówka mówi, ale tupiemy i jakby jak mówisz o, o ludziach, którzy mogą cię otaczać i jakby część z nich na pewno są wspaniali ludzie, którzy cię bardzo wspierają i którzy budują twój sukces, ale na pewno mogą się też pojawiać tacy i im bardziej jesteś znany, tym więcej ich jest, którzy chcieliby troszeczkę się nim pożywić, ogrzać tym światłem odbitym i tak dalej. I to na pewno zwiększa twoją czujność, twoją pewnego rodzaju, wydaje mi się, ale mogę się mylić właśnie, więc zaraz powiesz, czy tak jest, pewną podejrzliwość w stosunku do ludzi, czego ktoś ode mnie chce. Jak być normalnym człowiekiem prywatnie, kiedy równocześnie masz zagrożenie ze strony ludzi, którzy mogą powiedzieć, chciałbym się trochę ogrzać, zrobić sobie zdjęcie z Marcinem i w ogóle jesteśmy funflami. No to, to, to jest pytanie wielowątkowe i tak. odpowiedź też nie jest na nie jednoznaczna, bo trzeba oddzielić ludzi, którzy ci sprzyjają, którzy są twoimi partnerami, którzy są twoimi współpracownikami, których, którym się należy najwyższy szacunek, e, którzy nie są dworem, którzy są twoimi e, żołnierzami, którzy są twoimi czasami doradcami, czasami... Pełnią inne role, ale bez nich bycie nie było. I trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Twój sukces nie jest wyłącznie Twoim sukcesem, to jest sukces tego Teamu. Mm -hmm. I, I mówię to bez kokieterii. E, drugi e, człon to jest ten plankton, jak to nazywałem, czyli ludzie, którzy chcą się przy wielorybie, że tak powiem, dokleić i gdzieś tam z nim razem popłynąć kawałek. E, czy są tą mrówką, która idzie ze słoniem. Ale nie mówię tego e, jakby pogardliwie, mówię to. E, z takim zastrzeżeniem, że jestem wobec tych ludzi wyjątkowo czujny, znowu intuicyjnie czujny, potrafię ocenić dość szybko, kto chce rzeczywiście zrealizować ze mną jakiś projekt na poważnie, kto chce ze mną się pokumplować, bo uważa, że jestem normalnym gościem, który, z którym chcę spędzić czas. A kto ma do mnie jakiś biznes, albo kto chce zbudować jakąś swoją pozycję przy okazji tej trampoliny, którą mu się wydaje, czasami niesłusznie. Mhm. Może to jest też efekt bywania na różnych show biznesowych i nie tylko, spotkaniach, imprezach, rautach, czasami w postaci prowadzącego, czasami w postaci gościa. Gdzie masz to bardzo szybko rozpracowane, widzisz w jaki sposób ten ekosystem działa, widzisz jak ktoś podchodzi do ciebie, przywitać się i serdecznie z tobą rozmawia, ale jednocześnie wodzi wzrokiem za kimś, kto ma jeszcze wyższy status i do kogo mógłby się za chwilę dokleić. i Jak widzi kogoś, kto mu może więcej zaoferować, to bardzo szybko odpływa w tamtą stronę. Więc mnie takie postawy śmieszą, i, i jestem takim kamertonem, który drga od razu, jak widzi takiego typa. Więc chyba niełatwo się do mnie dobrać żerując na jakiejś mojej naiwności, bo, bo nie jestem naiwny i reszta jestem dość cyniczny. No właśnie. Ja jesteś cyniczny. To, to mnie, tak, tak, to mnie chroni. To cię chroni w sytuacjach publicznych, ale jak to się przekłada na, na, ten, na ten miękki na bruch, jądro który gdzieś tak tam jest, na tak zwane jądro? Dokładnie. Na to, na to. Przekłada się to tak, że od lat mam bardzo yy, ograniczone, można powiedzieć, i stałe grono przyjaciół i znajomych, którzy są. Moją prywatną gwardią, tak to nazwijmy, a ja ich. Są to ludzie często spoza show biznesu, często ludzie, którzy nie mają nic wspólnego ze mną, jeśli chodzi o interesy, a mają dużo wspólnego, na przykład, nie wiem, jeśli chodzi o jakiś tam przelot mentalny, tak to nazwijmy. I rzeczywiście, jeśli pytasz, o jakieś minusy bycia, bycia mną publicznym, to jest to, że, że, że to otoczenie się hermetyzuje. Że trudniej jest do niego wniknąć, komuś z zewnątrz. Nie jest łatwo też tam wejść, nie tylko ze względu na moją nieufność, co ze względu na mój brak czasu. Mam ograniczony czas, jak już ustaliliśmy w kalendarzu, i muszę nim obsłużyć nie tylko swoje zawodowe sprawy, ale też relacje. I chcę ten czas dla relacji mieć i chcę go mieć jak najwięcej, ale tych relacji mam więcej niż tego czasu, więc się o rzeczy muszę po prostu odkrajać niektóre historie, muszę. Niestety odmawiać pewnym znajomym wspólnych spotkań. Muszę proponować spotkanie za cztery miesiące, a nie za tydzień. Nie dlatego, że jestem człowiekiem, który ich spuszcza na drzewo. Czy nie chcę się z nimi spotykać? Tylko po prostu patrzę w kalendarz i widzę, że, że się wcześniej nie da. Więc z tego też powodu moje grono bliskich osób jest limitowane. Limited Edition. Limited Edition, ale czy to cię satysfakcjonuje? Czy czujesz się czasem samotny przez swój, swoją miłość do pracy? Nie, nie, nie. Samotny się, się nie czuję chyba nigdy, bo ja po prostu lubię być sam. Nawet jak jestem sam, to się nie czuję samotny. I lubię ten stan, lubię sobie pogrzebać w głowie, posiedzieć sam ze sobą. Uważam, że jest to jakaś wartość. Po drugie, mam rodzinę, która jest takim korem moim, taką bazą, która. Jest punktem wyjścia i punktem dojścia, jednocześnie. Po trzecie, codziennie spotykam kilkanaście do kilkudziesięciu nowych osób. Niekoniecznie muszę się z nimi zaprzyjaźniać, niekoniecznie muszę z nimi wchodzić w głębsze relacje, ale to jest wystarczające do tego, żeby surfować trochę na takiej fali Energi. e, energii cudzej, mhm. żeby mhm. przez chwilę, nawet przez te pięć minut w telewizji, pożywić się czyjąś wiedzą, energią, doświadczeniem. Zejść z tej fali wejść na następną. I znowu kolejną i kolejną. Więc te relacje z ludźmi może i są trochę powierzchowne, wieloma, ale przez ich wielość mam wrażenie, że zdobywam pewne doświadczenie, które nie jest dane komuś, kto tego nie robi. Nie ma takiej możliwości. Nie wykonuje tej pracy co ja. Marcinie Prokopie. Kwowadis. Tak. To Sienkiewicz nie? Chyba tak. Czytałem, dobre. Dozorca zabił na końcu, z tego no. co wiem. Nie wiem, czy zepsułem Państwu lekturę. Sienkiewicz bardzo był interesującym tak. prozaikiem, to ale prawda. ciekaw jestem, dokąd Ty zmierzasz. Bo e, nawet mógłbym powiedzieć, Marcinie Prokopie, przedsiębiorco, e, nie tylko Marko osobista, ale też człowieku, który ma dużo do powiedzenia, ale też menadżerze różnych przedsięwzięć biznesowych. Czujesz jak Wokulski już, no chcesz właśnie. być moją Izabelą Łęcką. E... <laughs> No nie, ale okay. to była chyba moja ulubiona lektura w ogóle. Lalka. Czy Uważam, jesteś takim że to pozytywistą z natury? Może pracą zastanawiam się, czy z natury <laughs> jestem pozytywistą, ale bardzo podobałem się ze strony takiej yy, powiedziałbym lingwistycznej. O. Uważam, że to było bardzo zdobne, ale zarazem konkretne. E, jak to mawiał Janusz Gajos w Klerze, skromne, a złote. <laughs> świetne, no to właśnie świetne. No właśnie, więc dokąd zmierzasz? Nie wiem i to mnie nakręca. Ja bym nie chciał wierzyć, wiedzieć, dokąd zmierzam. Tak samo, jak nie chcę dać e, inaczej, bo zabełkotałem. Tak samo, jak nie chcę znać daty swojej śmierci, jakby ktoś mi powiedział: Mogę ci ujawnić, kiedy umrzesz, to powiedziałbym: No, po co mi ta wiedza? Tak samo nie chcę wiedzieć, do czego zmierzam, do czego dojdę, gdzie będę za 10 lat. W ogóle się nad tym nie zastanawiam. E, żyję trochę, może nie z dnia na dzień, co od pomysłu do pomysłu. Dzisiaj mam pomysł na to, żeby budować taką firmę, albo taką wartość, albo taki projekt, wszystkie te słowa, w których nie lubię, a może za pół roku mi się odmieni, a może nie, a może będę w telewizji za rok, a może będę jeszcze przez 10 lat, a może za pół roku już mnie nie będzie. Mhm. Niczego nie zakładam, niczego nie planuję, biorę pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze, bo inaczej te okna transferowe ci się pozamykają, więc żeby móc z nich korzystać, żeby w nie wskakiwać, żeby móc je dostrzegać, to musisz po prostu wyczyścić się ze zbyt dużej ilości założeń wobec swojego życia. Poza tym, jak sobie zdasz sprawę z tego, na ile rzeczy nie masz kompletnie żadnego wpływu, to się nagle okazuje, jak w tym starym przysłowiu, że człowiek robi plany, a Pan Bóg się śmieje. Więc nie robi żadnych planów ani nie zakładam, że mam gdzieś dojść. Sama droga, samo podążanie nią jest wystarczająco fajne, żeby się tym cieszyć, tak jak gra Tetrisa. No. I tak zawsze przegrasz, bo cię system na końcu pokona. System w postaci komputera. Nigdy nie będziesz lepszy od niego. Na końcu i tak ci się wyświetli game over, ale czy to znaczy, że mamy nie grać w Tetris'a? No, gramy i lubimy. Mhm. A czy jest jakaś prawda o biznesie, którą wszyscy wypowiadają, a ty uważasz, że to jest nieprawda? Nieprawda jest taka, że każdy może być kim zechce i że. Każdy, kto tego wystarczająco chce, odniesie sukces. To są niestety smutne konstatacje i może trochę bolesne i cyniczne z mojej strony, ale uważam, że lepiej być realistą niż marzycielem, który potem będzie sfrustrowanym, zgorzkniałym, przegranym człowiekiem, pytającym, dlaczego w życiu mi nie wyszło. No bo nie wszystkim wyjdzie, bo nie wszyscy mogą być zwycięzcami, bo nie wszyscy mogą być milionerami. Ale każdy ma w sobie jakąś unikalną cechę, jakąś umiejętność, jakąś wartość, którą powinien pielęgnować i, i światło oddawać. Niekoniecznie to musi być ta sama wartość, więc nie wszyscy myślmy o tym, żeby zostać milionerami. Nie wszyscy myślmy o tym, żeby zostać Steve'ami Jobsami, czy Ilonami, maskami, czy garymi Weinerczukami. Może ktoś być po prostu zajebistym dozorcą, na przykład, bo jest wyjątkowo czujny. I wyjątkowo mało snu potrzebuje, i ma wyjątkowo płytki sen, jeśli ma takie cechy, może być super stróżem parkingu. Jeśli ktoś ma na przykład długie ręce i wielkie dłonie, w stosunku do reszty swojego korpusu, niech rozważy karierę pływaka, jak Michael Phelps, który mając te cechy, został olimpijskim mistrzem świata parokrotnym. Więc namawiam ludzi do tego, żeby nie marzyli, żeby nie śnili snów innych, o, żeby śnili swoje własne sny. No właśnie, ale korporacja żywi. Żywi power speech. Jak to jest właśnie? Jak, jaka jest rola power speechu wobec pewnego rodzaju stabilności, monumentalności dużych organizacji? Nie powiedziałbym nigdy en bloc, negując zasadność istnienia korporacji, że korporacje to zło, ale powiedziałbym, że korporacje to zło dla mnie, jako Marcina Prokopa, bo po prostu nie mam konstrukcji która byłaby w stanie się tam odnaleźć. Więc nigdy w korporacji mi się nie wiodło, nie układało i zawsze czułem się nieszczęśliwy, ile ilekroć tam pracowałem. Po prostu jest to sprzeczne z moim sposobem funkcjonowania. Natomiast są ludzie, którzy po pierwsze z korporacji wynoszą oprócz papieru toaletowego i cukru okazjonalnie również jakieś doświadczenie. Uczą się rzeczy, które potem zaczynają robić na własną rękę. Trakcją korporację jako trampolinę do tego, żeby robić własne plany na życie. A czasami są ludzie, którzy mają, jak to nazywam, potrzebę munduru, chcą, żeby ktoś im ubierał, kodyfikował rzeczywistość, wskazywał, co jest dobre, co jest złe, żeby wskazywał im instrukcje postępowania w każdej sytuacji. Jeśli ktoś ma taki charakter, to korporacja jest dla niego miejscem idealnym. Natomiast nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt patetycznie, ale my jako Power Speech staramy się trochę zmieniać oblicza korporacji. To znaczy, staramy się ludziom z korporacji pokazywać narzędzia, światy, doświadczenia, przykłady z przestrzeni poza Czyli na przykład mając na pokładzie takiego gościa jak Karol Sadaj, jak chłopak, który mając 30 parę lat zdążył już być CEO e, Revoluta aktualnie szefem e, Ubera w Polsce, pracował w Microsoftcie, w Pepsi, w paru innych dużych organizacjach. Ma doświadczenie i korporacyjne, i startupowe. Możemy go nasłać na korporacje, po to, żeby ludziom z korporacji pokazać, czego mogą się nauczyć ze startupów, czego mogą, co mogą zaczerpnąć z zupełnie innego sposobu myślenia o robieniu biznesu. Więc przez to, jakich mówców zatrudniamy, z jakimi współpracujemy, jak formułujemy tematy, które potem oferujemy korporacjom, staramy się jakoś pozytywnie wpływać na, na ich działanie, na ich efektywność, na ich kulturę. I mamy jakieś tam skromne, nawet sukcesy w tej dziedzinie. Choćby takie, że ta metafora Tetrisa, mówiąca, że sam fakt bycia w grze powinien być nagrodą, sam fakt bycia w grze powinien dawać ci fan, niekoniecznie wynik, niekoniecznie zwycięstwo, niekoniecznie tylko złoty medal, zaczął gdzieś tam w tych korporacjach, z którymi pracujemy, rezonować. Nagle ci ludzie zrozumieli, że samo staranie się też jest wartością, samo granie w grę, samo doskonalenie się w tych procesach, które robią na co dzień jest wystarczająco fajne. Nie zawsze musi to być spuentowane stanięciem na podium podczas rozdania nocznych, rocznych nagród. Nie zawsze to musi być spuentowane w formie natychmiastowego awansu. I nieprawdą jest, że ostatnie gry są psy, a drugie miejsca się nie liczą. I gdzieś to myślenie zostało w paru miejscach zaszczepione, i to jest powód do mojej dużej satysfakcji. Fantastycznie. Gdybyś to ty prowadził rozmowę ze mną, to czy uważasz, że powinienem ją już ją zakończyć? Myślę, że yy, gdybym to ja prowadził rozmowę z tobą, to zakończyłbym już ją dawno. <noise> A gdybyś prowadził ją ze sobą? Też, na samym początku. Nie, no, prawda jest taka, że po pierwsze, w tym mi się siku, po drugie, jest 14:41, a o 15:00 tu za chwilę przyjdą jacyś ludzie. Po trzecie, boli mi gardło. A po czwarte, jesteś tak dociekliwym dziennikarzem i tyle już wątków zdążyłeś eksplorować, że zaczynam czuć się jałowy. Czuję się jak gazik, które wycisnąłeś z soku. Więc jeśli chodzi o. Nie, twoje samopoczucie jest dla mnie najważniejsze. Twoja rola w tym naprawdę jest imponująca, bo wydobyłeś ze mnie wszystko, jak po prostu skopalni węgla kamiennego, i teraz zaczynam się zapadać pod ciężarem. Tego, co zostało na górze. Wydrążyłeś w środku, teraz spada na mnie sufit. No, w ten sposób pokazałeś ten kunszt erystyki i ten kunszt słowny, który pokonał mnie, i za nim mówiłem. A tam. Drogi Marcinie. Gadasz. Ach, drogi Marcinie, bardzo się cieszę, że zdecydowałeś się przyjść do mojego niszowego podcastu i, Boże. i oświetlić go swoim blaskiem. W świecie, w którym się poruszamy, staje się coraz bardziej poważną marką i e, cieszę się, że mogłem kontrybuować do twojego medialnego sukcesu i rób to dalej, co robisz, bo to jest fajne. Bardzo Ci dziękuję za, za te słowa, ale też dziękuję Ci za to, że otworzyłeś się i wiele rzeczy powiedziałeś takich, o które nawet nie wiedziałem, czy mogę Cię zapytać i myślę, że będą bardzo interesujące dla naszych słuchaczy. Trzymam kciuki, żeby Twój flow, Twój spontan prowadził Cię w same momenty fanu, momenty przyjemności, żeby intuicja Cię prowadziła tam, gdzie, gdzie chcesz dotrzeć. I... Albo gdzie nie chcę. Jeszcze nie wiem o tym, że chcę. I żeby Ci się dobrze powodziło dalej. Dziękuję. Bo Wzajemnie, Grzegorz. Dzięki Dziękuję sobie teraz pionki. Pionki. Hopsa!